Jest. Dalej na kiełbasy? Tak, potwierdzamy, kto jest i za chwilę zaczynamy. Dobra, gotowi. Potwierdzić, kto jest. Potem już nic nie klikamy, żeby nie przeszkadzał dźwięk. Stajemy na zbióreczkę. Musubi daci. Rei. Os. Sezam. Mokso. Zamykam oczy. Kiemok, otwieramy oczy. Szamani, dej. Os. Szychani, dej. Os. Tkani, dej. Os. Kieros. Rej. Os. Tak, witam wszystkich na kolejnym treningu. Mieliście 2 dni przerwy, sobota, niedziela. Mam nadzieję, że w sobotę coś poćwiczyliście. W niedzielę można było się troszeczkę zrelaksować, odpocząć. Dzisiaj trening, jeśli chodzi o kata, poświęcimy na teki shodan. Będzie to kata skierowane bardziej do osób z grupy zaawansowanej, ale zachęcam wszystkich do próbowania, wykonywania wszystkich technik. Postaram się to w sposób jasny wyjaśnić, na czym polegają poszczególne ruchy i mam nadzieję, że każdy będzie mógł z tego sobie skorzystać. Ja tylko przypomnę o tym, że każdy filmik można sobie odtworzyć, wchodząc na naszą grupę. W grupie filmy są właśnie wszystkie treningi zapisane, można z tego skorzystać dowoli i odtwarzać i uczyć się z tego, jeżeli ktoś czegoś jeszcze tam dokładnie nie zrozumiał. Zaczniemy sobie od króciutkiej rozgrzeweczki. Mam nadzieję, że Wy jesteście już po rozgrzewce. Łapki i luźno biegnie. Ok, wystarczy luźno biodra. Drugą stronę. Na boki. Rozcieramy jedno kolano. Drugie kolano. I moja ręka, Michi. Shiro. Hidari. Shiro. Michi ręka, naciągamy mocno. I druga strona. I na zmianę ręce. Shiro. Ok.
Jeśli ktoś ma możliwość, to w parach, jeśli nie, to robię samemu. Łapiemy się za ręce, my pokażemy, że to można zrobić. Samemu kręcimy się raz w jedną, ale odchylamy się do tyłu. Raz w drugą stronę. W jedną, w drugą stronę. Odchylamy mocno plecy. Teraz tyłem do siebie. Jeszcze mocniej skręcamy się. Ok, wystarczy. Luźno wykrok. Kamaje. Bardzo luźno. Kolano prosto, palce w górę. Liczę. Edź. I sam. Nie pochylamy się. Si. Go. Rok. Seć. Hać. Go. Go. Zmieniamy nogę. Eć. I san. Si. Go. Rok. Seć. Hać. Go. Tu. I luźno biodra. Drugą stronę. Wykrok. I teraz kolano robi ruch po łuku na zewnątrz. Idź. I san. Si. Tu. I drugą stronę. Idź. I san. Trzy, go, zmieniamy nogę i na zewnątrz, rzecz, i sam, trzy, go, drugą stronę, edź, i sam, trzy, muszę Ciebie widzieć, go, i luźno biodra. Drugą stronę. Daleko wykrok. Oczywiście te ćwiczenia, które teraz robimy, można sobie wykonywać samemu troszeczkę wcześniej, przed rozpoczęciem treningu. Wykonywać kilka serii, kilka powtórzeń. Zmieniamy nogę. Natomiast ja nie chciałbym tracić całego treningu albo i większej części, tylko i wyłącznie na samą taką ogólną rozgrzewkę. Do góry. Luźno biodra. Drugą stronę. Ok. Tyle jeśli chodzi o kwestie takiej ogólnej rozgrzewki. Jeszcze raz przypomnę. Proszę sobie zrobić tak 10 minut przed treningiem i te wszystkie ćwiczenia można wykonać już po kilka razy i być przygotowanym do tego, żeby uczestniczyć w treningu lepiej rozgrzanym. Zaczniemy od podstaw, od kichonu, stopy prosto, jedna, druga noga, lewa ręka na biodro, prawa ręka do przodu. Ja przypomnę, że my nie skręcamy się w ten sposób, tylko staramy zrobić ruch biodro i biodro wraca, biodro nam wypycha technikę, I potem biodro wraca, tak? Eć. I san. Sy. Go. Rok. Syć. Ać. Go. Ciu. Na jedno tempo teraz zrobimy 3 uderzenia. Raz, dwa, trzy. Co nie znaczy, że tylko trzecie uderzenie ma być mocno, tak? Eć. Raz, dwa, trzy. I sam. Pamiętać o tym, żeby barki nie zostawały, tylko robimy ruch i ręce wracają. Edź, raz, dwa, trzy. Edź, nie w ten sposób. I sam. Ok. Rozluźniamy ręce. To samo. Lekki rozstaw stopy. I robimy gedambaraj. Przypomnę tylko dla tej młodszej części grupy, która też bierze udział w naszych zajęciach,
Robimy na dwa tempa, tempo idź, tempo ni. Od pomarańczowego pasa robimy jeden płynny ruch bez zatrzymania. Nie zatrzymujemy tu rąk, tylko robimy płynny ruch bez zatrzymania. Powoli, idź, ni. Sam, teraz Kuba będzie robił tak jak starsza grupa, a ja tak jak młodsza grupa. Idź, ni. Sam, si, idź, ni. Sam, si. Pamiętajcie o tym, że pełny blok przejściowy to jest bardzo ważne. Nauczenie się tego schematu przy bloku Gedambarae pozwoli Wam wykonywanie dokładnie wszystkich pozostałych bloków, bo ten układ rąk w bloku przejściowym jest identyczny. I jeszcze sobie powtórzymy po parę razy na rękę. Starsza grupa robi na jedno tempo, młodsza grupa robi na dwa tempa. Kuba robi na jedno tempo, ja będę robił razem z młodszą grupą. Uwaga, idź, ni, idź, ni. Tu ma być wydech, kima na dole, idź, ni, idź, ni, idź, ni, idź, ni, idź, ni. Ok, rozluźniamy. Powtórzymy teraz blok Aveuke. Blok przejściowy jest dokładnie taki sam, z tym, że do Gedambarae ręka szła w dół, do Aveuke ręka idzie w górę. I też robimy na dwa tempa, natomiast starsza część grupy robi wolniej, nie śpieszy się, ale bez zatrzymania ręki. Nie ma zatrzymania tej ręki, tak jak ja będę z młodszą grupą ćwiczył. Tempo raz, tempo dwa, natomiast starsza grupa robi jeden płynny ruch. I tutaj nie ma przejść samych rąk, tylko ściągamy do bloku przejściowego. To jest bardzo ważne, żeby tu nie było tylko takiego przekładania suchych rąk. To nie jest blok Aveuke. Ręce muszą się ściągnąć do dwóch bloków przejściowych. Do dwóch bloków przejściowych, potem robimy dopiero Aveuke. Pamiętać o tym. I robimy. Ec, ni, 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 ec, ni. Ok, wystarczy, jeśli chodzi o te parę ruchów. Pamiętajcie, że zawsze możecie do tego wrócić, zawsze możecie sobie odtworzyć ten moment filmiku i powtarzać sobie tyle razy, ile będzie to potrzebne, żeby ten schemat opanować. Mam nadzieję, że niedługo spotkamy się na sali, na dojo i każdy z Was już będzie dużo, dużo więcej potrafił, umiał i przede wszystkim rozumiał, co robimy, tak? Powtórzymy sobie teraz blok Sotouke. Soto od zewnątrz do wewnątrz. Pamiętajmy, nie może być za krótko, tutaj musi być przedramię, udech, przedramię musi być daleko skierowane za obręb ciała. I też starsza część grupy robi płynny ruch, natomiast młodsza część grupy robi na dwa tempa. Na dwa tempa robi. Ja robię na dwa tempa, Kuba będzie robił na jedno tempo. Pamiętając o tym, że nie zatrzymujemy tego ruchu tutaj, tylko płynnym ruchem, ale pełny blok przejściowy. Powoli robimy. Idź, ni, idź, ni, idź, ni, idź, ni. Jak zauważyliście, tutaj jest blok przejściowy do góry, powoli ręce schodzą na dół. Idź, ni, idź, ni, idź, ni, idź, ni, idź, ni. I wystarczy, rozluźniamy ręce. Parę razy przypomnimy, powtórzymy sobie poszczególne bloki do zenkutsu dachi. Przy okazji przypomnę, zenkutsu, kolano, przód ugięty. Takie są dosłowne tłumaczenia zenkutsu dachi, czyli pozycja ugięta, pozycja przednia. Tak to może wyglądać. Pamiętając o tym, że kolano z przodu jest tak ugięte, że z góry nie widzimy palców, stopa natomiast z tyłu
powinna być skierowana jak najbardziej na wprost. To już jest złe ustawienie stop. Kolano jak najbardziej na wprost. I teraz robimy na dwa tempa młodsza grupa do zenkutsudachi, natomiast na jedno tempo robi jedna grupa do... Właściwie to my będziemy robili na trzy tempa. Tempo ich, tempo ni, tempo san, natomiast druga grupa będzie robiła na dwa tempa ich, ni i to san będzie czekała, aż ja wrócę do pozycji wyjściowej, tak? Powolutko robimy. Ech, ni, san. Ech, ni, san. Na obie strony robimy od razu. Prawa ręka z góry. Ech, ni, san. Ech, ni, san. Ech, ni, san. Ech, ni. Sam. Ja tu jeszcze tylko przypomnę dla młodszej części grup. Mocno skręcone biodro. Kolano jest do przodu. Biodro musi być bokiem. To nie jest dobre wykonanie bloku. Biodro musi być bokiem. Starsza część grupy od zielonego pasa w górę. Przy bloku kolano jest lekko ugięte. To nam pozwoli potem dynamicznie zrobić ruch yakuzuki do przodu. Jeszcze parę razy robimy. Ja sobie stanę tak, żebym Kubę też widział. Też chcę poprawiać jego technikę, żeby on też z tego skorzystał. Ostatnio mi powiedział, że on niestety nie może wysłać swoich zdjęć. No bo jak ma wysłać, jak on robi tutaj i ćwiczy. Ale ja myślę, że on nie potrzebuje wysłać, bo każdy jego film jest pokazany, więc może sobie siebie dowoli oglądać i koordynować i poprawiać swoje błędy, a wykorzystając z tego, że my ćwiczymy obaj, też możecie sobie porównywać swoje wykonania i starać się nadążać do tego, co my wykonujemy. Powoli robimy. Kama. Jedziemy. Ich, ki, san. I druga strona. Ich, ki, san. Starsza grupa pamięta, żeby nie zatrzymywać rąk. Jeden płynny ruch. Ich, ki, san. Ec, ni, san. Ec, ni, san. Ok, wystarczy. Teraz robimy to samo, ale przy bloku agę ukę. Jeszcze raz przypomnę, jeśli biodro będzie zamknięte, to nasza dźwignia, nasze przełożenie będzie słabe. Jeśli my odwrócimy biodro jak najbardziej po ukosie, to ta siła jak gdyby jest wypychana w górę i wtedy mamy większą przekładnię. Podstawa jest zawsze na nodze, która jest z tyłu. Jeśli skręcimy biodro, to nasza siła jest wyciągnięta aż z podstawy. Biodro nam ją wypycha do przodu, tak jakbyśmy robili cuki. Natomiast jeśli ręka jest krótko, to możemy sobie ćwiczyć tylko schemat. Dynamikę ruchu jest właściwie niepotrzebny ten element. On nie jest skuteczny. Skuteczny jest tylko wtedy, kiedy biodro będzie skręcone. I też robimy na zmianę. Ja będę liczył na dwa tempa. Sam blok. Trzecie jest powrót. A grupa starsza ćwiczy tak jak Kuba, czyli jeden ruch blok, drugi ruch powrót. Powoli robimy. Ić. Ni. Sam. Ić. Ni. Sam. Tak, robimy tutaj na zmianę. Ić. Ni. Pamiętając o biodrze, san. I druga strona, ić. Ni. San. Pamiętając o tym przy agełkę, że ta ręka idzie na zewnątrz. Ona nie może iść w środku. Ona ma zgarniać wszystko to, co jest na zewnątrz. Tak ręce się przekładają. I robienie bloku agełkę w ten sposób to jest strata czasu, niepotrzebny ruch. Jeden blok, drugi blok, wtedy dopiero właściwy element. I jeszcze ćwiczymy. Ech, ni, san. Ech, ni, san. Ech, ni, san. Ech, ni, san.
Pan. Ok. I wystarczy. Jeszcze szybciutko zrobimy parę razy sotołkę na podobnej zasadzie. Na dwa tempa, na trzeci powrót do pozycji wyjściowej. Natomiast starsza grupa robi jeden płynny ruch i na drugi ruch wracamy do pozycji wyjściowej i robimy. I też biodro skręcone. Sam. Druga strona. I sam. I sam. I sam. I sam. I sam. Jeszcze raz. I sam. Ok, wystarczy. Rozluźniamy ręce. Przypomnę, to takie bardzo ważne ćwiczenie, jeśli chodzi o powtarzanie, utrwalanie sobie pozycji. Z pozycji Kiba Dachi będziemy przechodzili do Kokutsu Dachi, do Zenkutsu Dachi. Stajemy sobie obie stopy równo. Robimy Hidari Zenkutsu Dachi. Tempo Mi robimy Kokutsu Dachi. Tempo San robimy Kiba Dachi. Stanę tak, żeby było widać. Zenkutsu Dachi, Kokutsu Dachi, ułożenie ciężar ciała, Kiba Dachi, przesuwamy ciężar ciała na środek. Na razie robimy w ten sposób, jakby nam przykręciło jedną stopę. Ja tylko zobaczę pół ściany. Tu to nas powinno być obu widać. Stajemy Hidari Zenkutsu Dachi. Teraz Mi robimy Kokutsu Dachi. San robimy Kiba Dachi. Idź. Robimy druga noga Zenkutsu Dachi. Ni Kokutsu Dachi. San Kiba Dachi. Pamiętając o tym, że nie opuszczamy bioder, biodra są wypchnięte. I Hidari noga. Idź. Zenkutsu Dachi. Ni Kokutsu Dachi. San Kiba Dachi. Midzi Zenkutsu Dachi. Ni Kokutsu Dachi. San Kiba Dachi. Idź. Zenkutsu Dachi. Ni Kokutsu Dachi. San Kiba Dachi. Idź. Zenkutsu Dachi. Ni Kokutsu Dachi. San Kiba Dachi. Teraz robiliśmy tak, że stopa nasza była jak gdyby przykręcona. A teraz wszystkie te pozycje powtórzymy sobie, ale Zenkutsu Dachi, Kokutsu Dachi, będziemy wracali. Zenkutsu Dachi do Kokutsu Dachi, wracamy do Zenkutsu Dachi, do Kiba Dachi. I znowu Zenkutsu Dachi, Kokutsu Dachi, Zenkutsu Dachi, Kiba Dachi. Będziemy robili taką sekundę przerwy, żeby można było sobie zrobić pozycję, luknąć na swoje stopy. Jeśli coś tam nie pasuje, poprawiamy, ale nie patrzymy cały czas. Najpierw robimy dokładnie. Stoimy w Hidari Zenkutsu Dachi, stopy jak najbardziej na wprost i robimy do przodu Kokutsu Dachi. Kokutsu Dachi. Patrzymy na stopy, jest ok. I wracamy do Zenkutsu Dachi. Teraz do Kiba Dachi. Kiba Dachi. Biodra ułożone, stopy sprawdzamy, ni, wracamy do Zenkutsu Dachi. Zmieniamy nogę i robimy Kokutsu Dachi. Idź, Kokutsu Dachi. Zwracając uwagę, żeby nam stopa nie uciekała, kolano nie uciekało, ni, wracamy do Zenkutsu Dachi. Idź, do Kiba Dachi. Pamiętając, kolana, biodra, tułów i Zenkutsu Dachi. Zmieniamy nogę. Idź, Kokutsu Dachi. Tak, stopy ułożone. I wracamy do Zenkutsu Dachi. Ugięte z przodu kolano jeszcze bardziej. Idź, Kiba Dachi. Biodra wypchnięte, jeszcze bardziej wypchnięte biodra. I wracamy, zmieniamy nogę. Pamiętając o tym, że tutaj nie uciekamy kolanem. Zenkutsu Dachi to jest tylko parę razy. Starać się zrobić, żeby to kolano było jak najbardziej ugięte.
I robimy koku cudać. Jedź. Koku cudać. Ni. Iki badać. Jedź. Ni. Super. Zmieniamy nogę. I ostatnie powtórki. Tak, kolano mocno ugięte. Edź, koku cudaci. Ni. Wracamy. Ugięte kolano. Edź, kibadaci. Ni. I rozluźniamy sobie nogi. Przy okazji powtórzymy sobie technikę shuto. Będziemy sobie z pozycji kibadaci przestawiali stopy i wykonywali technikę shuto. Tu też będziemy robili na dwa tempa młodsza grupa, na jedno tempo będzie się przekładała grupa starsza. Młodsza grupa będzie robiła idź, ni, idź, ni, natomiast starsza grupa idź, ni, będzie robiła w jedną, w drugą stronę. Pamiętając o tym, że stopy mają być ułożone, biodra są otwarte w obie strony. Tak, tak, dokładnie. I stajemy w kibadaci. Tak musimy stanąć, żeby nas było. Oto ja sobie stanę w ten sposób, żeby nas było widać. Tak ja będę robił. Idź. Ni. Koku cudaci. Idź. Przełożenie stopy. Ni. Shuto avne na drugie tempo. Ty robisz na jedno tempo. Na drugie tempo w drugą stronę. Tak? I zwracamy uwagę. Idź, przekładamy stopę. Ni. Patrzymy, jest ok. I wracamy. Idź. Ni. Idź, przekładamy stopę. Blok przejściowy. Ni. Idź. Ni. Idź. Ni. Idź. Ni. Idź. Ni. Prosto, prosto. Idź. I wydech robimy. Jeszcze parę razy. Nie bać się tego oddychania. Ten oddech jest bardzo ważny. Uczymy się dokładnej techniki. Uczymy się tego, żeby nasza dynamika wychodziła ze środka. Nie, że trzymamy powietrze w środku. Ok. To tyle, jeśli chodzi o kwestie tych podstawowych bloków, podstawowych pozycji. Kiedy przerobimy kata teki shodan, zostanie nam na pewno troszeczkę czasu i tyle, ile czasu nam zostanie, tyle sobie zrobimy tych troszeczkę bardziej skomplikowanych technik z kihonu, które składają się z dwóch, trzech, czterech czy pięciu tam kombinacji, jeśli chodzi o wykonanie i o przygotowanie do egzaminu, bo kiedy się spotkamy, to na pewno w czerwcu będzie egzamin. Ja będę widział, kto z Was ćwiczy. Bo będzie to widać, jeśli my ileś razy będziemy powtarzali, będziemy oglądali filmiki, będziemy starali się poprawiać to. To jest takie, wychodzi nam właściwie 4 godziny treningowe, w 4 godziny to, co my robimy wspólnie tutaj, bo ten czas, który jest potrzebny na przygotowanie się do tego treningu, na powtórzenie, na przeanalizowanie pewnych rzeczy, to na pewno zajmuje Wam około 2 godzin dziennie. Tak bym sobie to wyobrażał. Mnie to tyle zajmuje, żeby można było sobie przygotować pewne rzeczy, żeby można było sobie przeanalizować pewne sprawy. Chciałbym, żeby poświęcać na to czas, to powiem Wam, że w obecnej sytuacji więcej godzin będziecie mogli poświęcać na trening, niż normalnie przychodząc na salę. Jeśli będziecie obserwowali swoje nagrania, jeśli będziecie powtarzali swoje filmiki, odtwarzali je i porównywali, to na pewno efekt będzie dużo większy. Pamiętacie, ja zawsze powtarzałem, że każdy jest nauczycielem i każdy jest uczniem. Uczymy się od siebie i uczymy innych. Uczenie innych jest najlepszym sposobem uczenia samego siebie. Więc jeśli ćwiczycie w grupkach, to starajcie się skupiać na tym, co robicie, ale kiedy macie wolną chwilę i analizujecie, oglądacie swoje filmiki, to zwracajcie uwagę na to, jak brat, siostra, mama, dziadek, czy kto tam z Wami ćwiczy, jak to wykonuje i wtedy możecie poprawiać, wtedy pokazujcie, że Wy macie większą wiedzę, utrwalacie sobie automatycznie wszystkie te elementy i ten schemat właściwy zapisuje się w głowie. Bo to, co głowa pomyśli, to nasze ciało wykona. Jeśli w głowie mamy taką trochę pustkę, nie wiemy, co mamy zrobić, to wykonanie pewnych technik
pojedynczych czy bardziej złożonych do kihonu, do kumite czy do kata jest czystym przypadkiem, jest jednym wielkim chaosem i nie dziwcie się, że to wygląda potem tak różnie. Natomiast jeśli jest to wykonane przemyślanie, jeśli w głowie jest zapisany odpowiedni schemat, to należy to tylko wykonać i starać się to powtarzać, wykonywać jak najlepiej Wam to będzie wychodziło, tak żeby być, zbliżyć się do tego idealnego, dynamicznego wykonania poszczególnej techniki. Przypomnijmy sobie kata Heian Shodan z nastawieniem na grupę młodszą. Zrobimy całe kata. Całe kata Heian Shodan, ono nie jest długie, z powtórzeniem wszystkich elementów. Kuba staje przodem, ja stanę sobie bokiem, tak żeby można było to wspólnie zrobić i oglądać. Powoli robimy. Ić, blok przejściowy. Gedanbaraj, ni, oizuki. Ić, głowa. Gedanbaraj, dozen kutsudachi. Ić, udebaraj. Ageuk. Noga się cofnęła, teraz noga wraca. Tetsui uchi, do przodu. Oizuki. Dalej robimy. Gedanbaraj. Teraz robimy w miejscu Age Shuto lub z dostawieniem nogi. Obie wersje są dobre. Idź. I do przodu robimy Age Uk. Ja się teraz odwrócę. Pamiętać o tym, że tu nie jest przełożenie ręki. Tylko to jest pełny blok. Idź. Age Uke. Ni. I tu pamiętać, że jest pierwsze kiaj. Troszeczkę się cofniemy. Ja się odwrócę w tą stronę, Kuba będzie robił tak jak to wygląda. Idź, gedanbaraj, ni, oizuki. Idź, gedanbaraj, oizuki. Idź, gedanbaraj, tam, bo ja zamieszałem, ja zmieniam się tak, żeby można mnie było widać, natomiast Kuba robi tak, jak powinno to wyglądać. Idź. Ni, san. I tu jest drugie kiaj. Teraz stanę tak jak Kuba, bo się odwrócimy. Pamiętając o tym, z góry robimy. Shuto, uke. Ni, shuto, uke. Idź. Shuto, uke. Ni, shuto, uke. I wracamy do pozycji wyjściowej. Myślę, że to wystarczy, każdy z Was będzie mógł sobie to odtworzyć. Kata Heian Shodan już robiliśmy, wprawdzie nie całe, tylko ten początkowy element, bo jest najbardziej skomplikowany. Shuto ćwiczyliśmy już wielokrotnie. Ja tylko jeszcze zwrócę uwagę na takie dosyć istotne detale. Odwrócę się. Pierwsze shuto wykonujemy w bok. Ułożenie w bok. Natomiast drugie robimy po ukoś. Znowu wracamy na linię w bok i kolejne shuto robimy po ukoś. To jest istotne w kata. Po linii prostej i 45 stopni robimy to po ukoś. Już patrzę, jak stoimy z czasem. No, to powinniśmy się wyrobić. To zrobimy sobie tak, łyczek szybko wody, takie 15 sekund króciutkiej przerwy, zrobić sobie łyczek wody i wracamy, zaczniemy robić kata Teki Shodan. Pamiętajcie, że każdy z Was musi sobie sam zobaczyć to, co wykonuje. Więc polecam, nie musicie nawet tych filmików do mnie wysyłać, róbcie swoje nagrania. Oglądajcie się wielokrotnie, starajcie się zobaczyć. Pewnie każdy z Was widział takie obrazki, które różniły się ilomaś tam szczegółami, tak? Na jednym obrazku i na drugim obrazku jest prawie to samo, ale powiedzmy jest 5 elementów, które się różnią na jednym i na drugim obrazku. I trzeba było to znaleźć. To jest ta sama zasada. Ten filmik, który teraz będziecie mogli sobie pooglądać, oczywiście to leci na żywo, natomiast Wy możecie do tego wrócić.
Kiedy będziecie mieli swój filmik, to będziecie mogli sobie odtworzyć jeden kawałek, potem drugi kawałek i znaleźć różnicę. Znaleźć to, co trzeba jeszcze poprawić, żeby było właściwe. I to jest bardzo dobry sposób uczenia się. Pamiętajcie o tym, to robicie to dla siebie, to nie jest żaden wstyd się nagrywać, to nie jest żaden wstyd się oglądać, to nie jest żaden wstyd zobaczyć, że pewna technika jeszcze jest niedoskonała, że jest jeszcze dużo do popracowania. Nikt nikomu za to głowy nie urwie. Robimy to po to, żebyście mogli tą swoją technikę wykonywać jeszcze lepiej niż, przepraszam, jeszcze lepiej niż do tej pory. Wracamy do kata. Ja zapomniałem wcześniej podać, każde kata, niezależnie od tego, jakie to jest kata, zaczyna się i kończy ukłonem. Więc to jest istotny element, że my stajemy w hachidachi, w pozycji gotowości. Stajemy w musumbidachi, wykonujemy ukłon, zapowiadamy kata, powinniśmy wykonać jeszcze raz ukłon i stajemy do pozycji wyjściowej. Kata taikyoku, kata heian to jest pozycja wyjściowa, natomiast po ukłonie kata tekishodan to jest zejście stopy razem, kolana są lekko ugięte i staramy się nałożyć tak, żeby palce środkowe się pokrywały, nie robimy w ten sposób, to już jest nienaturalne. Dłonie są ułożone lewa na prawy. Kolana są lekko ugięte. Tu jest dosyć trudne, ja stanę sobie w ten sposób, bo mnie będzie widać, bo jest wykonywane kata na jednej linii. Chciałbym, żebyśmy zwracali uwagę na to, że my poruszamy się. Jeśli już zejdziemy do pozycji niskiej, to nie powinniśmy się podnosić i opadać w dół. To jest jedna pozycja, jedna wysokość. I to jest bardzo ważne i to jest takie trudne w tym kata, że my przechodzimy, bo tu jest tylko pozycja kibadachi. Kiedy przechodzimy w zenkutsudachi, zmieniamy jakiś układ, to te nasze pozycje się troszeczkę zmieniają. Natomiast tutaj jest tekishodan, poruszamy się na jednej linii. I gdybyśmy sobie kreskę namalowali na podłodze, to powinniśmy się poruszać cały czas po tej kresce. Mam nadzieję, że będzie to widać. Nie stawiamy stopy w ten sposób, bo kiedy zrobimy dwa przejścia do przodu, to już będziemy przesunięci mocno daleko. Natomiast my mamy postawić stopę tak, że po przestawieniu jesteśmy praktycznie w tej samej pozycji. Kiedy mamy nogi wyprostowane, ciężko nam to będzie zrobić. Kiedy kolana są ugięte, przenosimy ciężar ciała z tej nogi, na której stoimy, do tej nogi, na którą się przesuwamy. I to jest wtedy wykonalne. My przenosimy środek ciężkości, bo w ten sposób nam się nie uda przestawić nogi. Palce, przenosimy środek ciężkości, przestawiamy pozycję. To zaczynamy. Teki, tłumaczenie, znaczy jeździec, stalowy jeździec. Shodan, to jest tak jak heian, shodan. To jest poziom, pierwszy poziom. Jest teki shodan, pierwszy poziom. Teki nidan, teki sandan. Trzy odmiany wykonania tego kata, one się troszeczkę różnią. My skupimy się na kata teki shodan. Stajemy w pozycji wyjściowej, lewa dłoń na prawej, kolana lekko ugięte, głowę skręcamy w lewą stronę, ja jeszcze tylko pokażę. Teraz robimy taki ruch, dłonie jak gdyby wykonywały blok, przejście robimy, do przodu, maigiri. Nie w tą stronę. No jak nie w tą stronę? Prawo się zaczyna. Eight, ni, san. No nie. No, to jest jedyny kata, gdzie się w prawo zaczyna, przecież zawsze tak robiliśmy. Przechodziliśmy w prawo. Tak zaczynaliśmy? No dobra. Zaczynaliśmy zawsze tak, w prawo. Tak, tak, tak. Dobrze, słuszna uwaga. Tak zaczynaliśmy, robimy w prawą stronę. Ja się tu troszeczkę zakręciłem tym, żeby pokazać. Ułożenie stóp. To jest jedyny wyjątek. I robimy. Tak, słuszna uwaga, ucz się. Potem będziesz mógł uczyć innych. Powoli robimy it. Ni maigiri, chociaż jest wersja, w której robimy kata tylko hiza.
musi być albo Hiza, my wykonujemy Maigeri Haishu Ukerobim. Trudne wszystkie są elementy, nie możemy skręcać bioder, żeby nam kolana nie uciekały. Tu jest tylko ruch. Skręcamy przy uderzeniu, tak? Skręcamy przy uderzeniu. Przyciągamy jest. Empi, ręce na biodro. Gedan Barai, Kagizuki, przy ciele. Ręka w dół, ręka w dół. Teraz robimy przejście. Ić, ni, san. Powtórzymy sobie to jeszcze raz od początku, powolutku. Ić, ni, san. Ić, ić, ni, san. Ić. Tu jest maigiri, ni, uciukę. Teraz jest ić, ni, uracuki, san. Pięść pod pięścią. Trudna teraz technika jest, nie podnosimy się. Ja się tu celowo przytrzymam, bo chcę pokazać, jak to powoli wygląda. Tu jest namiashi, stopa jak powracająca fala. Tułów się nie przesuwa, my przestawiamy tylko stopę. Stopę wybijamy na zewnątrz. Nie w ten sposób, tylko robimy ten ruch. Robimy ten ruch. Ić. Nie podnosimy się do góry. Staramy się jak najszybciej zrobić, tak? I robimy jest. Ić. Skręcamy pięści. Ni. Skręcamy w drugą stronę pięści. Ić. Ręce na biodro. Ni. Robimy rendzuki. Pierwsza ręka jest prosto. Druga jest po ukosie. Poziom wykonania powinien być jeden. Nie ma, że robimy nisko. Obie ręce są na wysokości barków. Tu jest pierwsze kiai. Teraz jest ić. Obie ręce otwieramy. Tak jak w kata, nie łapiemy się tutaj. Ić. Powoli zamykamy. I praktycznie od tego momentu robimy dokładnie ić. Ni. Ić. Ni. Ja się troszkę przesunę. Tak, żeby nas obu było widać. No ale zaraz nie będzie widać. Ić. Ni. San. Ić. Ni. San. Ić. Ni. Ić. Ni. I tu jest drugie kiaj. Wracamy do pozycji wyjściowej. Jeszcze raz robimy. Ja sobie stanę w ten sposób, będę poruszał się w tą stronę, Kuba będzie poruszał się w tą stronę, tak żeby było wszystkie elementy widać możliwe z każdej jednej strony. Stajemy w pozycji wyjściowej, powoli robimy ić, ni, san, ić, ić, ni, san, ić, ni, san, ić. Ni, ić, ni, ić, ni, ić, ni, ić, ni, ić, ni, ić, ni, san, ić, ni. To też jest dozwolone. Uracuki jest dozwolone. Błędem jest, jeśli w jedną stronę zrobimy uracuki, a w drugą stronę zrobimy otoshi uraken uchi. Jeśli w obie strony będzie w ten sposób lub w ten sposób zrobione, prawidłowe wykonanie. I robimy dwa ostatnie elementy. Ić. Ni. Ić. Ni. I wracamy do yoga. Pamiętajcie o tym, że kiedy poruszamy się w kibadachi, to nie ma tak jak w zenkutsu dachi, że siła techniki wspomagana jest pełnym ruchem biodra i to biodro się zamyka. W kibadachi każdy jeden element jest robiony tylko ruch i musi biodro wrócić.
bo w przeciwnym wypadku nasze ułożenie kolan byłoby niewłaściwe. My musimy, to jest doskonały sposób ćwiczenia dynamiki biodra. My robimy ruch biodro, biodro wraca, tak? Raz, biodro i biodro wraca. Biodro, to biodro nadaje dynamiki. To biodro nam nadaje dynamiki w tej pozycji kibadaczy. Proszę sobie to przeanalizować, proszę sobie powtórzyć schemat, na pewno do tego jeszcze wrócimy. Teraz chciałbym, żebyśmy zrobili sobie troszeczkę technik z kihonu. No to jeszcze parę technik zrobimy. Zrobimy sobie teraz technikę uchiukę kizamizuki gyakuzuki. Pamiętając o tym, że to są trzy różne techniki. Każda ma swój początek i każda ma swój koniec. Każda zaczyna się relaksem, kończy się kime, kończy się dynamicznie. Robimy uchiukę. Od dołu robimy blok. Dwa bloki przejściowe. Idź do zenkutsudachi. Teraz jest kizamizuki. Nie ucieka nam kolano. My wypychamy tylko ruch biodro i kolano ugięte, gyakuzuki, robimy ruch. Pamiętając o tym, żeby nam kolano jasne w ten sposób, nie robimy tu raz, dwa, kolano nam ucieka i teraz kolano zabieramy. Uciuk, wypychamy biodro i teraz wypychamy tu nogę. Kolano zostaje, tak? Idziemy jeszcze do przodu. Idź, uciuk, ni, san, idź, ni, san, i do tyłu, idź, od dołu ręce, ni, san, idź, ni, san. Chciałbym, żebyście zwracali uwagę na taki dosyć istotny element. Nie można robić tak, że noga się skończy, a my jeszcze nie zrobiliśmy bloku. Nie ma takiej możliwości. Noga, a dopiero potem blok. Noga, a dopiero potem blok. Można zrobić blok troszeczkę wcześniej. Natomiast idealnie jest, kiedy robimy prawie równo, z takim nastawieniem na to, że blok wyprzedza postawienie naszej nogi. Wtedy on jest najbardziej skuteczny. Wtedy ma największą siłę. Pamiętać o tym, żeby nie pozycja, a potem jakikolwiek blok. Robimy, powtarzamy tą technikę jeszcze. Teraz chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na dynamikę wykonania. Ważne jest idź, blok, ni, robimy dwie techniki. Idź, ni, głowa i shiro, idź. Koniec nogi, koniec bloku, ni, idź, ni. I ze zwróceniem uwagi na to, że jak przechodzimy, to nie ma, że my zatrzymujemy ten ruch. Jeden płynny ruch, nie ma zatrzymania. Młodsza grupa może sobie na to pozwolić. Ja będę starał się wykonywać wolniej te ruchy, żeby można było zobaczyć. Natomiast Kuba niech ćwiczy już tak, jak to powinno wyglądać. Jeszcze dwa przejścia do przodu, dwa przejścia do tyłu. Lewa zaczyna. Edź. Ni. Edź. Ni. Edź. Ni. I shiro. Z przeniesieniem nogi, tak? Edź. Ni. Edź. Ni. Kime tu ma być? Edź. Ni. Ja nie jestem w stanie wykonywać kimy, jednocześnie mówić. Ja czasami będę o tym przypominał, bo to jest dosyć istotne. Kiedy się mówi, nie można robić kimy z takim mocnym wydechem. No, jeszcze tak nie potrafię. Jest to chyba niewykonalne, żeby mówić i robić kimy jednocześnie. Ale wy macie zwracać uwagę, że każdy jeden ruch ma się kończyć wydechem i szybkim spięciem mięśni brzucha. Kolejna technika, jaką chciałbym, żebyśmy
zrobili, to powtórzymy sobie technikę Shutouken, Gyakunukite, bo to jest dosyć trudne, a my potem ją wzbogacimy o kilka elementów, tak? Robimy w miejscu, znaczy w przejściu do Kokutsudachi robimy Shuto, Ichi, pamiętając o tym, że nie przestawiamy nogi, tylko robimy skręcany mocno, biodro nam ma wypchnąć naszą pozycję. Robimy to na dwa tempa. Powoli. Ja robię na trzy tempa z młodszą grupą, raz, dwa, natomiast starsza grupa robi jedno tempo. Jedno tempo Shuto, drugie tempo Nukite, tak? Powoli robimy. Ni, san, si. Jeszcze raz ta sama strona. Ech. Ni, san, si. I drugą stronę robimy. Ech. Ni, san, si. Ech. Ni, san, si. I zmieniamy. Prawa strona i lewa strona robimy na zmianę. Ech. Ni, san, si. Lewa, ech. Ni, san, si. Dynamicznie robimy. Próbujemy już robić na jedno tempo. Ech. Ni, san. Ech. Ni, san. Ech. Ni, san. Ech. Ni, san. Ok. Teraz dołożymy do tej kombinacji jeszcze kilka elementów. Trudne elementy, bo będziemy robili technikę Kizami Maigiri. Kizami znaczy stopować, zatrzymywać. Więc to nie jest technika, którą wykonujemy wysoko. To jest technika, którą wykonujemy na strefę Chudan. Zatrzymanie. Robimy Shuto. Chodź. Teraz nie powinniśmy się odchylać. Nie powinniśmy się odchylać, żeby zrobić to kopnięcie, tylko powinniśmy to zrobić jak najdynamiczniej, bez przestawiania. Tutaj będzie zależne wykonanie od tego, w jaki sposób mamy dopracowaną pozycję Kokutsudachi. Jeśli pozycja Kokutsudachi, ciężar ciała będzie właściwie rozłożony, to kiedy podniesiemy nogę, to będziemy uciekali na tą nogę do przodu. Więc jeśli będziemy to robili powoli, to nie zdążymy tego zrobić. Natomiast my musimy zrobić to kolano. Uczymy się to na tempo wykonywać. Ech, kolano, ni, maigiri, tak? Ech, kolano, ni, maigiri. Jest ten minimalny ruch naszego tułowia, ale to nie może tak wyglądać, że my odchylamy i dopiero potem próbujemy wykonać tą technikę. To spróbujemy to poskładać w całość. Powoli robimy Shuto, ech, ni, nukite, kizami maigiri i nukite robimy już do przestawienia do Zenkutsudachi. Jeszcze raz to samo robimy. Ech, ni. Z postawieniem nogi jest uderzenie ręką. Robimy na drugą rękę. Powoli, ech, ni, kizami maigiri, nukite. San, wracamy. Jeszcze raz lewa. Ech, ni. San, wracamy. Próbujemy. Ech. Ni. San. Bardzo bym chciał, żeby to nie wyglądało tak. Starajcie się jak najwyżej wyciągnąć. Kolano musi być dynamicznie. Jeśli moje kopnięcie będzie wolnym ruchem, to nie zdążymy wykonać tej techniki. Musimy ćwiczyć dynamicznie, a do dynamicznego ćwiczenia pozycja Eldachi i robienie kopnięć właśnie w ten sposób. Czy to będzie Yokogeri, czy to będzie Mawashigeri, Maigeri, ale ćwiczymy to dynamicznie. I robimy na drugą nogę i liczę. Ech, ni, san, wracamy. Dynamicznie robimy. Na zmianę. Ech, ni, san. Musi być Maigeri wyprostowane.
musi być wyprostowana. Prostujemy nogę, wracamy. Prostujemy nogę, wracamy. Starać się robić dynamicznie. Jedź. I o, lepiej. San, powrót. Edź. I san, powrót. Wszystko ma być wydech. Jest. Edź. I musi być. Kiedy my dynamicznie zrobimy, to musimy większą siłę włożyć. Wtedy będziemy wykonywali szybciej naszą technikę. Jeszcze po razie na stronę. Edź. I dynamicznie. Powrót. Edź. I kopnięcie. To jeszcze raz powtarzamy. Starać się, żeby nie podnosić nogę, tylko koncentrować się na tym, że mamy kopnąć. Nie podnieść tylko kolano. Musimy kopnąć i zdążyć wrócić. Edź. Ni. Sam. Edź. Ni. Sam. Tak. Ta technika przy starszych stopniach jest jeszcze troszeczkę bardziej skomplikowana. Robimy shutouke, kizami maigeri, gyaku no kiki, kizami urake nuchi, mae enpi uchi. I teraz się nad tym skupimy. Wszyscy mogą to próbować. To nie jest powiedziane, że ktoś nie jest w stanie tego wykonać. Jeżeli będziemy robili powoli, dokładnie, to będziemy w stanie wykonać tą technikę dokładnie. Pamiętając o tych wszystkich elementach, o których mówiłem, przy wykonywaniu kizami maigiri. Jeśli tak samo wykonujemy z zenku tsudachi, tym bardziej z zenku tsudachi, kiedy kolano jest ugięte, nie można tego wykonać z niskiej pozycji. Tu powinna być wyższa pozycja i nie staramy się odchylać, tylko staramy się zdążyć, zanim moje ciało spadnie na dół. To jest tak, jakbyśmy mieli coś do ręki. Trzymam coś w ręce, tak? Jeżeli ja puszczę, zamknę palce, to co leży, spadnie. Jeżeli my będziemy to robili powoli, to nam to spadnie. Natomiast my musimy starać się zrobić ten ruch jak najszybciej. Zanim to spadnie, musimy złapać. To samo jest tutaj. Kizami maigeri czy kizami maigeri. Jeśli będziemy się odchylali niewłaściwe, jeśli będziemy zrobili zbyt wolno, problem polega na tym, że kiedy my będziemy robili to siłą mięśni, z tej pozycji siłą mięśni, to będzie to zbyt wolne. My musimy zrobić dynamikę. Można sobie ćwiczyć tą technikę w ten sposób, że stajemy i robimy tu. Jak najszybciej. To mięśnie brzucha odpowiadają za to, jak robimy dynamicznie technikę. Jeśli robimy to ruchem mięśni nóg, to nie zdążymy tego wykonać, to nie ma żadnej siły. Natomiast jeśli my będziemy starali się wykonać to w ten sposób, to mięśnie brzucha podciągną nam nogę i wykonamy wtedy dynamicznie technikę. I w ten sposób próbujemy to robić. Powoli na tempo. Ex. Ni. San. Ex. Uraken. Pamiętając o tym, że nie uderzamy tam. Łokieć do linii ciała, uraken, wracamy, mae enpi uchi. Skręcamy ułożenie pięści. Pięść jest w ten sposób, nie w ten sposób. Kiedy mamy ułożoną pięść tak, to nasze mięśnie są już napięte. To jest maksymalnie rozluźnienie. My mamy wykonać uderzenie łokciem, nie przed ramieniem. Łokciem uderzamy, więc niepotrzebnie nie napinamy. Nie napinamy mięśni. Jeszcze raz próbujemy. Powoli. Ni. San. Si. I zmieniamy do przodu druga noga. Ejc. Ni. San. I cofamy się. I znowu przejście do przodu. Ejc. Ni. San. Si. Dynamika, każdy ruch musi być wydech. Starajcie się tak robić, żeby wasza technika była słyszalna, żebyście robili mocny wydech. Ma być to słychać. Mnie nie będzie słychać, bo ja muszę mówić. To powinno być w ten sposób zrobione.
Robimy teraz bez liczenia na własne tempo. Powoli robimy. Idź. I... Idź. I do tyłu. Idź. W ten sposób musimy robić dynamicznie tą swoją technikę. Najpierw robimy powoli, żeby opanować schemat, a potem musimy robić dokładnie tak, jak technika ma być wykonana. Mam nadzieję, że te treningi, które robimy wspólnie, to są treningi, przy których się troszeczkę spocicie, troszeczkę zasapiecie, troszeczkę wzrośnie Wam ciśnienie. Tętno wzrośnie może w ten sposób. Jeśli nie, to znaczy, że za mało przykładacie się do treningu. Ja wiem, że niektóre rzeczy są skomplikowane. Dla mnie to są rzeczy łatwiejsze do wykonania. Dlatego zachęcam do powtarzania poszczególnych treningów, do wracania do tych elementów, które są trudne do wykonania, po to, żebyśmy mogli wspólnie, razem mocno ćwiczyć i doskonalić swoją technikę. No tak, już minęła godzinka. Chciałbym, żebyśmy po każdym treningu zadali sobie pytanie, co dzisiaj, chodź tu, co dzisiaj na treningu udało mi się dobrze zrobić, co jeszcze jest niedokładne. Jeżeli nie potrafię postawić takiego pytania, oglądam siebie, oglądam swój filmik, nagrywajcie swoje filmiki. Dla siebie, dla nikogo innego. Do mnie mogą trafić zdjęcia, które Wam rodzice zrobią w przerwie, kiedy będą sobie odpoczywali, bo mam nadzieję, że będą ćwiczyli razem z Wami i to Wy będziecie tym starszym stopniem, Wy będziecie ich nauczycielem, bo jeżeli nawet ktoś ma biały pas, a rodzic jeszcze nie zdał egzaminu, to dla rodzica Wy jesteście senpajem starszym stopniem, bo Wy już posiadacie stopień, oni jeszcze nie. To też jest zależność, ale to do czegoś zobowiązuje. To zobowiązuje do tego, że Wy musicie potrafić wytłumaczyć te rzeczy, które Wy już zdawaliście na egzaminie. To jest bardzo istotne. Jutro nie będzie treningu. Kolejny trening będzie dopiero w środę, dlatego że ja jutro mam służbę, pracuję. Nie mam nie całą dobę. Taki mam system pracy. Więc zobaczymy się potem w środę, czwartek i w piątek. Zachęcam do tego, żeby jutro sobie zrobić normalnie trening, przynajmniej jedną godzinę, powtórzyć sobie te elementy. To nie musi być cały trening. Wybierzcie poszczególne elementy, te, które chcecie sobie powtórzyć. A na dzisiaj już dziękuję. Ukłon do siebie, jeżeli ćwiczyliśmy z kimś. Os. Stajemy na zbióreczkę. Musum widać. Rej. Os. Sizam. Wyprostować plecy, pamiętając o tym, jeśli teraz troszeczkę dyszymy, to kiedy będziemy robili powoli wdech nosem, przytrzymujemy na sekundę, półtorej wdech i bardzo powoli ustami wydychamy powietrze. Mokso, zamykamy oczy. Kemo, otwieramy oczy. Szomeni rej. Os. Szychani rej. Os. Tkani rej. Os. Hirusu. Rej. Os. Jeśli po treningu tak zrobicie i wasze czoło jest suche, to znaczy, że trening troszeczkę był taki przebimbany. Niedokładnie zrobiony, nie staraliście się, bo kiedy robimy powoli, ale kiedy robimy dynamicznie, to staramy się robić to najmocniej, jak potrafimy. Na dzisiaj to tyle, dziękuję i przypominam, widzimy się w środę o 16:00.